Francja płonie, co jest niesamowicie zaskakujące, ale też, co ciekawe, Izrael płonie, co też jest bardzo zaskakujące. W tym filmie porozmawiamy o gigantycznym zaskoczeniu, jakim jest płonięcie obu tych państw, które płoną regularnie, dosłownie mamy filmy na tym kanale i o Francji, i o Izraelu, które były zaraz po sobie, bo niedawno zdarzyło się to w podobnym czasie. I teraz też mamy takie wydarzenia, więc ciekawie, ciekawie. W tym filmie porozmawiamy o Francji, potem porozmawiamy o Izraelu. Co do Francji, to będzie ciekawy film, bo my tutaj spróbujemy wbić kij w mrowisko i trochę przedstawić perspektywę tego, że cała ta sytuacja we Francji nie jest aż tak jednoznaczna, jak często chciałoby się to przedstawiać w Polsce. A potem przedstawimy sytuację Izraela, która jest po prostu, jak zawsze, niesamowicie dziwna i taka, że się słucha tego z takim, co się dzieje w ogóle. Więc to jest plan na dzisiaj. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Możecie dołączyć naszego patronata, jeśli chcecie. My dziękujemy patronom i lećmy do materiału. Zacznijmy od tego, dlaczego płonie Francja. Francja płonie dlatego, że policjant, konkretnie policjant, zabił 17-latka, który nie chciał poddać się kontroli drogowej. W sensie chciał jakby uciec w momencie, kiedy był kontrolowany. Policjant stał zaraz obok i z bardzo bliskiej odległości do niego strzelił. Najpierw pojawiły się informacje o tym, że no ten policjant się bronił, bo jakby ten chłopak chciał go potrącić. Potem okazało się, że jest to nie do końca prawda, bo okazało się, że ktoś to nagrywał telefonem i widać dokładnie całą sytuację. I nie, po prostu raczej chciał uciec, a nie go potrącić, no ale policjant strzelił. Policjant z kolei tłumaczy się tym, że jakby on strzelił dlatego, że chciał powstrzymać jakby potencjalny pościg, który zagrażałby dużej ilości ludzi i celował w nogi tego nieletniego kierowcy, ale no przez to, że jakby został potrącony, ale nie w takim sensie, że go wiecie, potrącił samochód tak czołowo, tylko jak samochód ruszał, to on wiecie, tak jakby został wiecie, tak odepchnięty lekko od niego, no to nie wycelował i go w ten sposób zastrzelił. W samochodzie okazało się, że było więcej niepełnoletnich osób, no ale to wszystko wywołało zamieszki. Najpierw marsz taki po prostu na zasadzie, że marsz wsparcia i marsz ku pamięci temu człowiekowi, a potem już regularne zamieszki, które tak naprawdę są w całym państwie. Na ten moment aresztowano gdzieś około 700 osób, z czego większość jest w wieku 14-18 lat. Do tego wszystkiego no mamy jakieś zamieszki, mamy podpalanie samochodów, grabienie sklepów i tak dalej, klasyka gatunku. A na ulicy wyprowadzono 40 tysięcy policjantów, więc jakby Francja znowu płonie, klasycznie. Tylko tym razem może nie dlatego, że Macron robi jakąś zmianę w prawie, a dlatego, że to właśnie są te napięcia na linii migrantów, czy tam potomków migrantów i państwa w tym konkretnym wypadku. Jest to tak rozbite o jakiś tam rasizm. I teraz jakby właśnie do tego przejdźmy, bo cała ta sytuacja jest w Polsce przedstawiona w takiej perspektywie bardzo prostej, nie? Że o imigranci przyjeżdżają, robią syf. Więc jakby w ogóle, zacznijmy od tego, że Francja jest trochę innym państwem, jeśli chodzi o migrację, niż tak naprawdę reszta Europy na wielu poziomach. Bo wiecie, bo Francja była bardzo mocnym państwem kolonialnym, które swoje kolonie miało bardzo, bardzo długo. Później, w momencie, kiedy te kolonie jakby traciły na znaczeniu, jakby kiedy oni się wycofali z tych kolonii, to zaczęli tych ludzi przyjmować na takiej zasadzie trochę innej niż powiedzmy Unia Europejska. To nie jest do końca takie działanie, jak ma miejsce na przykład z tym, że wiecie, no migranci z jakichś miejsc ładują się na pontony i tym pontonami płyną do Włoch czy do Grecji. Oczywiście to też ma miejsce, ale tutaj bardziej chodzi o to, że duża część z tych ludzi jest tam tak z definicji legalnie, nie? W sensie oni naprawdę mogli tam przyjechać na wielu poziomach. To oczywiście też jest duże uproszczenie tego tematu, ale zmierzamy do tego, że też sytuację migracyjną Francji trochę ciężko porównywać do końca do innych państw z różnych takich bardzo konkretnych względów. Ale w każdym razie zmierzamy do tego, że te wydarzenia oczywiście są w Polsce przez konkretne partie wykorzystywane jako no pewne narzędzie wyborcze i tak dalej, no bo to miało miejsce już wiele razy w naszej historii. Cała jedna kampania PiSu była oparta na imigrantach, teraz mamy jeszcze Konfederację, która na tym nurcie płynie i tak dalej. Więc jakby ta narracja, po prostu, że imigranci robią takie rzeczy, jest oczywiście jakby obecna w polskim dyskursie. Więc w naszej opinii przydałoby się rzucić jakąś nie tyle kontrnarrację, co bardziej zerknąć na to, że ta sprawa nie jest aż tak czarno-biała, jak chciałoby się ją przedstawiać. Ogólnie tego typu protesty i zamieszki, które mają teraz miejsce, no one łączą się z tak naprawdę dwoma takimi walczącymi sobą narracjami. Jedna jest taka, że imigranci przylatują, czy przypływają do Europy, czy do jakiegoś państwa europejskiego i robią syf, bo nie chcą szanować tej kultury, nie chcą się dostosować do tego prawa i tak dalej. To jest jedna jakby strona sporu. Druga strona sporu mówi, że nie do końca. To jest kwestia strukturalnego rasizmu na przykład. Czyli takiej idei tego, że jak jesteście sobie osobą, na przykład właśnie z takiego biednego państwa i sobie przyjeżdżacie, nie? I macie też inny kolor skóry i tak dalej, no to jest szansa dosyć duża, że jesteście gorzej traktowani. Na takim poziomie, że wiecie, no traficie do jakiejś biednej dzielnicy, macie gorszą edukację, jakaś tam część społeczeństwa jest do was uprzedzona i tak dalej, i tak dalej. Są takie dwa walczące ze sobą obozy, które próbują wytłumaczyć, co jest większym powodem. I to jest kwestia, którą należałoby w całej tej dyskusji rozważyć. Chociaż prawda jest taka, że trochę nie ma znaczenia, co było pierwsze, nie? To jakby, czy kura, czy jajko. To jakby nie ma znaczenia. Bo prawda jest taka, że nieważne, która z tych rzeczy wydarzyła się pierwsza, czy to, że imigranci nie mieli się dopasować, czy to, że był do nich rasizm strukturalny. Prawda jest taka, że wystarczy, że jedna, nieważne która grupa zrobi jakąś jedną głupią rzecz, nawet nie celowo, tylko po prostu, nieważne która grupa, kończy się na tym, że przez to, że jedna z tych grup zaczyna nienawidzić drugiej, a druga nienawidzi pierwszej, no to zaczynamy się nakręcać. Za każdym razem, kiedy wydarzy się jakieś wydarzenie, z definicji wszyscy przypisują wszystkim po pierwsze najgorsze intencje, ale pomijając to, po prostu to wszystko nakręca tą spiralę, która się toczy. I wiecie, sztuczka polega na tym, że tak, ktoś powie, no tak, ale to przeważnie imigranci palą miasta, palą Paryż, palą samochody. To akurat jednak, tutaj akurat byśmy tylko zauważyli, że Francja jest znowu wyjątkowym przykładem, bo tam akurat Francuzi też lubią palić samochody i jakby robić protesty, to jakby niedawno całkiem je robili. Ale co do zasady, powiedzmy, że ten argument działa w tą stronę, nie? Więc jakby, że tak, że imigranci robią to przeważnie. Z drugiej strony można powiedzieć, no tak, ale jak właśnie się okazuje, że jak się okazuje, że to jest tam któraś w tym roku sytuacja, w której policjanci no,
zastrzelili osobę, która nie chciała się poddać kontroli drogowej, to się znowu okazuje, że no przeważnie to jednak właśnie są jacyś tam, wiecie, no niebiałe osoby i tak dalej, nie? Znowu, argumenty stoją po dwóch stronach. I prawda jest taka, że prawdopodobnie, prawda gdzieś tam leży po środku tego wszystkiego. To nie jest tak, że imigranci są źli, albo tak, że policja jest zła w 100%, nie? W sensie, to jakby tak nie działa. Tylko oczywiście nie ma to dla nikogo absolutnie znaczenia, bo najważniejsze jest to, że jedna partia będzie twierdziła, że to całkowicie wina imigrantów i jakby trzeba ich po prostu, wiecie, zbudować mur i jakby w ogóle najgorsi na świecie. Druga strona będzie twierdziła, że to jest tylko i wyłącznie wina rasizmu i jakby i policji, nie? Jakby jak tutaj rozpatrzeć jakąkolwiek ścieżkę gdzieś po środku? Jest to dosyć duży problem i my po prostu próbujemy go wrzucić tutaj, biorąc pod uwagę, że po prostu będzie kampania i będzie robienie na tym temacie bardzo dużych, no rzeczy, nie? I jakby, nie wiem, no w Polsce jest całkiem sporo imigrantów w tym momencie, czy migrantów po prostu. Warto byłoby pamiętać o tym, że te procesy są trochę bardziej skomplikowane niż tylko jedna grupa jest zła, druga grupa jest dobra. Bo z jednej strony mamy jakąś tam grupę ludzi, która czuje, że nie ma jakiejś tam przyszłości, a z drugiej strony mamy grupę ludzi, która czuje się zagrożona tym, że ci ludzie jakby, no wiecie, się tak zachowują, a nie inaczej, bo nie mają przyszłości i tak dalej, nie? To się przenika. Na to wszystko nachodzi fakt tego, że to Francja, więc tam też jakby ideowo, jeśli szukasz rozrywki, no to podpalasz miasto, to jakby zapytajcie Ludwika, nie? Bo właśnie, bo to warto pamiętać a propos tego wszystkiego. To jest akurat taka zabawna rzecz, tak jakby wiecie, nie oceniamy tutaj tych rzeczy na tym kanale przeważnie. Tak musimy uznać tylko, że to jest zabawne całkiem, że w momencie jak Francja płonie dlatego, że Francuzi na przykład nie zgadzają się na wiek emerytalny, no to część obserwatorów ma takie, no jakby wiadomo, to jest złe, ale jednak to pokazuje, że Francja jest faktycznie takie społeczeństwo, które kurde, no ma to coś w sobie, nie? Potrafi protestować, potrafi się nie zgadzać z władzą i to jest całkiem imponujące. Jak robią to imigranci, to z kolei od razu jest takie, a tak nie wolno. Pamiętajmy, Francja to jest po prostu państwo, które lubi płonąć co jakiś czas, naprawdę, oni to robią. Więc w kontekście tego, czy rabowanie sklepów w ramach protestowania pomaga sprawie? Absolutnie nie. Czy strzelanie do 17-latka w samochodzie w tym kontekście pomaga sprawie? Absolutnie nie. Więc jest to sytuacja trochę nie do rozwiązania. Nasz gatunek nie jest najsprytniejszy, trzeba przyznać, tak w sensie po każdej stronie. Ale rzucamy to na zasadzie takiej, że ktoś może przemyśli drugą perspektywę, nieważne z której perspektywy wychodził. W sensie, no obie mają problemy. I naprawdę rozwiązanie nie jest takie proste, że wystarczyłoby wyeliminować tylko jeden z powodów, nie? Prawdopodobnie trzeba by jakoś tak spotkać się gdzieś po środku. Radykalne centrum znowu wychodzi na tym kanale jakieś dziwne. No ale cóż, no bez znaczenia. Bo Francja płonie i będzie płonęła jeszcze przez pewnie jakiś czas, potem przestanie, a potem za miesiąc znowu zacznie, bo taki sport narodowy. Ale już skończmy o tej Francji, bo Francja to jedno. Jest też Izrael, w którym dzieją się rzeczy bardzo ciekawe i bardzo niesamowite w kontekście też płonięcia państwa. Bo widzicie, Izrael, jak widzowie tego kanału wiedzą, też bardzo często płonie i obecnie ma najbardziej powalony rząd na tej półkuli świata prawdopodobnie. Wiecie, jacyś tam nacjonaliści, żydowscy ekstremiści, trochę faszyści czasami, wszyscy są na jednym wspólnym rządzie i robią rzecz. Robią rzeczy pod znakiem, no my nienawidzimy Arabów, nie? To oczywiście to też nie jest tak, znowu powtarzamy, że jakby Arabowie kochają Izrael, bo to też byłoby dosyć spore nadużycie. Więc jak zawsze prowadzi to do gigantycznych problemów. Ale tym razem jest trochę inaczej niż zawsze, bo posłuchajcie. Zaczęło się od wydarzenia o nazwie Bitwa pod Dżenin, nie o Jawin, bo tak to się w ogóle często wyświetla, jak piszecie w Google, o Dżenin. 19 czerwca siły IDF, czyli do takich izraelskich sił, wjechały sobie w Dżenin. To jest takie miasto, które jest jakby już w autonomii palestyńskiej i ono jest o tyle ciekawym miastem, że często, kiedy są jakieś problemy w Izraelu, są jakieś protesty, a jeszcze w ogóle jakiś Palestyńczyk coś zrobi w ramach tych protestów, albo zrobi coś po stronie Izraela, no to Netanyahu z wielką chęcią wysyła wtedy tam swoje wojsko, żeby przeprowadziło egzekucję na paru osobach, które może są z terroryzmem, może nie są. Tak ogólnie, nie patrząc na cywili, rozwiązało kwestię, wróciło i można ogłosić wielki sukces walki z terroryzmem. I jak możecie się domyślić, Netanyahu ma problem, bo ma protesty na ulicach, w sensie też jakby żydowskie protesty na ulicach, więc jakby stwierdza, że to zagra swoją standardową kartę po prostu z playbooku. Normalnie wygląda to w ten sposób, że te izraelskie siły sobie tam wchodzą z tym swoim ultra nowoczesnym sprzęcie i tak dalej, wjeżdżają wozami pancernymi, robią te swoje rzeczy, no i walczą jakby z tymi Palestyńczykami, których broń przeważnie polega na tym, że mają taką, wiecie, tubę do strzelania ziemniakami na odległość. No jakby tam nie ma za bardzo wyrównanej walki w tym wszystkim. No i znowu wjechali i się zdziwili, bo tym razem ich opancerzony wóz nie został ostrzelany w tym wypadku właśnie, wiecie, ziemniakami, nie wiem, falafelem czy czymś, został ostrzelany rakietą, w sensie, mieli wyrzutnię rakiet, taką w sensie przeciwpancerną wyrzutnię rakiet. I to było takie, wow, co się dzieje, nie? Bo i okazało się, że mają to, okazało się, że nagle mają broń, taką zwykłą, taką prawdziwą broń. A nie tak na poważnie, to rzucają w nich kamieniami, rzucają koktajli Mołotowa, tylko mają taką faktyczną, wiecie, broń. Izrael oczywiście stwierdził, że to nie może tego tak zostawić, więc wezwał helikoptery. Samo użycie helikopterów jest już nową rzeczą od bardzo wielu lat i pokazuje, jak bardzo jakby eskalacja poszła do przodu bardzo szybko, a to uruchomiło falę przemocy, która no trwa cały czas. Ale co może nawet ważniejsze, uruchomiło pytania. Skąd Palestyna nagle ma broń? I oczywiście Izrael ma to prostą odpowiedź, Iran, bo Izrael zawsze odpowiada Iran. I no, często to jest też prawda dla jasności, ale tym razem odpowiedź jest trochę bardziej zniuansowana prawdopodobnie, bo okazuje się, nawet Mossad nie do końca wie, skąd oni biorą tą broń. A nie wiem, jakiś czas temu zatrzymano parlamentarzystę Jordanii, który przewoził broń, jak się okazało, że on szmuglował broń w tym czasie, kiedy był parlamentarzystą Jordanii. Więc wydaje się, że wyjątkowo sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Niż że po prostu Iran daje broń Palestynie. No wydaje się, że jest trochę bardziej skomplikowanie. Ale wracając
zaognienia przemocy. Ben Grvill, za 10 razem, nie jestem w stanie tego dzisiaj wymówić, przepraszam. Oczywiście krzyczy o tym, że trzeba bombardować Palestynę. To jest jego przeważna odpowiedź na każdy możliwy problem. Smotrich mówi o tym, że trzeba założyć więcej osad, nielegalnie założyć więcej osad na terenach Palestyny. To też jest jego przeważna odpowiedź na problemy. Palestyńczycy zabili 4 osoby w restauracji żydowskiej, jeśli chodzi o osadników żydowskich, w takim w ramach jakby odwetu. Potem wywiązała się z tego w ogóle dosłownie pościg ulicami, te zamachowcy zginęli i tak dalej. Ale w każdym razie, no to jeszcze bardziej nakręciło falę jakby całej dyskusji i tak dalej. I wtedy stało się coś jeszcze bardziej takiego chorego na wielu poziomach, bo zaczęły się zamieszki, ale nie takie zamieszki, tylko takie zamieszki. Osadnicy żydowscy, może tłumacząc szybko osadnicy, jak ktoś nie wie, bo chodzi o to, że Izrael nie może sobie wszędzie budować swoich osiedli, nie? Bo jakby tak ideowo tak nie mówi prawo i tak dalej, ale ci ludzie uważają, że mogą sobie gdzie chcą budować osiedla, więc oni budują je na terenach Palestyny i dlatego się nazywa się osadnikami, bo inaczej jakby wiecie, które przesuwają w naturalny sposób tą pole życia dla Izraela, a tak zabierają je, tą przestrzeń jakby Palestyńczykom. No i jakby ci osadnicy się wkurzyli, zebrali się w grupy, wzięli broń i po prostu zaczęli robić regularne rajdy na Palestynę. W sensie to jakby nie, że wojsko, po prostu ludzie wzięli broń i robią teraz no takie lekkie pogromy tam, w tamtym miejscu. I to już był moment, w którym zrobiło się tak hardkorowo, ale tak hardkorowo, że nawet Netanyahu stwierdził, że to jest przesada. W sensie, że to już jest naprawdę gruba przesada, bo wiecie, no póki on to robi jeszcze za pomocą wojska, to on jeszcze uważa, że jest okej, ale jeszcze jakby, nie wiem, on uważa pewnie, że trzyma jakieś tam jeszcze, wiecie, trzyma jakieś standardy. A to już było takie naprawdę wściekły tłum z pochodniami, tylko że zamiast pochodni miał broń palną. Wiązały się regularne walki między obywatelami i tak dalej, co jest dosyć chorą sytuacją. Doprowadziło to do tego, że minister obrony Izraela miał normalną taką rozmowę, taką cywilizowaną rozmowę ze swoim odpowiednikiem, nazwijmy to, po stronie Palestyny. W sensie dosłownie, jak między dwoma faktycznie państwami trwała dyskusja, jak zażegnać konflikt, bo ich ludzie się wymknęli spod kontroli, w sensie obu stron, tak to nazwijmy. Co jest naprawdę hardkorowe i nie zdarza się często, jeśli chodzi o relacje Izrael-Palestyna. A w ramach tego wszystkiego w ogóle stała się jeszcze jedna absurdalna rzecz na wielu poziomach, tylko to już nie tak bezpośrednio Palestyna-Izrael, tylko wrogów, nazwijmy to, Izraela. W sensie nie, no wrogów Izraela. Po prostu. Bo na ziemiach niczyich, między Libanem a Izraelem, gdzie stacjonują sobie teoretycznie jakaś misja pokojowa ONZ-u, to wydarzyło się to, że Hezbollah, czyli libańska organizacja terrorystyczna, która trochę jest taką regularną armią tak naprawdę, rozbiła sobie posterunek wojskowy na jakby terytorium Izraela teoretycznie, czyli organizacja terrorystyczna. Czajcie. Dlaczego mówimy teoretycznie? Widzicie, po jednej z tych wielu wojen, które Izrael toczył z całą tamtą częścią świata, Izrael znalazł sobie właśnie taki fragment terytorium, do którego jakby pretensje ma Liban i Syria. I one jakby uważają, że to też jest ich terytorium i jakby to nie jest takie oczywiste, że to jest faktycznie terytorium Izraela, ale w każdym razie to było takie bardziej kontrolowane przez Izrael niż inne państwa. Ale Liban z kolei oskarża ich o łamanie jakby, wiecie, takiej strefy morskiej i powietrznej, że jakby oni chcą coś z tym zrobić. Więc jakby, nie wiem, wyobraźcie sobie Tajwan, tylko na pustyni. To jest mniej więcej ten vibe. To jest całkiem absurdalne na wielu poziomach, jeśli na tym stanowicie. Więc jest, no, ciekawie w Izraelu, tam już naprawdę widać, że społeczeństwo też ma dosyć jakby po obu stronach i trochę radykalizuje się chyba, jakby część ludzi radykalizuje się bardziej nawet niż te rządy, które tam rządzą, które nie są najlepszymi rządami na wielu poziomach. Więc jest naprawdę bardzo srogi przypał. A żeby wiedzieć, jeszcze są przypały poza Francją i Izraelem, bo tam przypały są akurat zawsze, to zostawcie lajkę, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, będzie wiedzieć, co się dzieje w polskiej i zagranicznej polityce. Jest na Instagramie, są na bieżąco, to jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. A my serdecznie zapraszamy do wbicia naszego Patronite'a i wspomagania tej działalności i oczywiście dziękujemy tym, którzy już to robią. Staramy się starać dla was. Cześć!